Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Wracamy do Reinet King League of Legends Story. Ostatnio mieliśmy dosyć sporą walkę, gdzie nasz cały team po prostu padł. Nie wiem czy ja, ktoś zaczynam już teraz lamić. Kurde, zaraz jeszcze nam tutaj umrą. Nie, nie atakuj nas, nie atakuj nas. No, dobra, nie atakują nas, nie atakują nas. Ja bym nas uleczył, delikatnie mówiąc, bo Braum ma 1 HP. W ogóle nam się chyba skończyły potki. No, o kurde. Ale lipa. Gdzie my w ogóle idziemy? Do skarbu. Chyba idziemy do skarbu. No, oczywiście najpierw to my musimy zabrać i inne rzeczorki. Kurde, prawie jak w Battlefieldzie. Ło! Te wybuchy. Te wybuchy. Serio, tyle tu tych pułapek, że o matko. Gdzie on idzie? On gdzie tam? Proszę, nie zauważ nas. Kurde, zauważyłeś nas. Może zrobimy z nim kółko, bo mi się odechce. Nie wracaj tu, nie wracaj, nie wracaj, przyjacielu, nie ma sensu. Au. Moja nowa praca, 5 z 5. Niech go szlak. Główny strażnik Rastofir odrzucił moją propozycję badania bezimiennego tomu. Zagroził mi nawet degradacją, jeśli będę przetrzymywał księgę zbyt długo. Ponieważ moja prośba była bez zarzutu, a degradacja to według mnie nieadekwatna kara, zacząłem podejrzewać, że Rastofir ma w tym jakiś ukryty cel. Zapewne planuję przypisać sobie moje dokonania, by samemu zdobyć należyty mi prestiż. Postanowiłem w bardzo dosadny sposób rozprawić się z Rastofirem, używając do tego innego potężnego artefaktu, który został wręcz żałośnie skatalogowany. Jego śmierć będzie tragiczna, jednak z pewnością popchnie innych strażników w stronę nieco bardziej bezpiecznych i pragmatycznych metod. Grael, strażnik wrót. Kłarysz, nie musiałeś opisywać tego, że zamierzasz kogoś zamordować. Dobra, gdzie dalej? Tutaj nie ma nic niby. Ale ja i tak tam pójdę. Tak właśnie. Oj, dobra, jednak mi się odechciało tam iść. Kurde, ile tego tu jest. Nie, 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 nup, 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 nup. O, coś tu jest, coś tu jest. No jakim hukiem? Nie, 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 nie. Wybuchniesz w końcu, czy nie wybuchniesz? Nie wybuchniesz, tak? O, was jest jeszcze więcej. Ach, te wybuchy, ach, te wybuchy. O, jeszcze więcej was mamcia nie miała, prawda? Może jak wyjdziemy tu, może nam się uda ich. Dobra, udało nam się. Ten glif to mal. Aktywuj glif. To co dają te glify? Ten glif to Zeo. Aktywuj glif. Ten glif to Ray. Ten glif to Edge. Ten glif to Varo. I ten glif to Grob. Hahaha, spadać. Ta magiczna księga spoczywa na piedestale w ciszy. Otwórz zakładkę aktywacji glifów. Księga będzie próbowała wzmocnić swoją moc poprzez pobliskie glify, aby aktywować zaklęcie przywołania. Nic się nie stało. Otwórz zakładkę wstęp. Jest to wprowadzenie dodane przez archiwistów badających księgę. W celu uniknięcia wypadków, glify splata moc magiczna, która umożliwia wyłącznie zharmonizowaną aktywację. Glify nie wpisujące się w harmonię połączenia wytwarzałyby niestabilną i niebezpieczną energię. Glify nie aktywują się, jeżeli ich kombinacja nie jest harmonijna. Zsynchronizowane glify należy uruchomić w tym samym czasie jako parę. W innym wypadku ich moc jest stłumiona. Otwórz zakładkę uwagi. Glify Mao, Zeo, Rei, Grob, Varo i Edge. Tylko trzy runy mogą być aktywne w tym samym czasie. Niezależne od stanu, w którym znajduje się Mal Rei, musi znajdować się w stanie przeciwnym.
A, niezależnie od stanu, w którym znajduje się Mal, Rey musi znajdować się w stanie przeciwnym. Czyli tak. Ja sobie to może jakoś rozpisał, co? Gdzie tu mam jakąś kartkę? Pewnie jej nie mam. Dobra. Mal Rey. Piszę w telefonie. Zeo i Rey są zsynchronizowane tak samo jak Edge i Varo. Czyli Zeo i Rey oraz Edge i Varo. Grob nie tworzy harmonii z żadnym innym glifem. Czyli Zeo i Rey. Dobra, na razie to opuścimy. Zaktywuj glify. Rey i Edge. To jest Mal i Zeo. Znaczy Mal i Rey, przepraszam. Zaktywuj glify. A, nie ma! Edge i Varo. Dobra, zostawimy to. I ten też musi zostać. Księga będzie próbowała wzmocnić glify, dobra. Nic się nie stało. To jest Edge i Varo, prawda? To jest Varo. Mal i Rey muszą być w stanie przeciwnym, czyli jeszcze może być. Może być jeszcze Zeo i Rey. O Jezu, nie to. Zeo i Rey. Kurde. A, nie ma mnie tu. Idź sobie. Otwórz zakładkę zaklęcie wzmocnienia. Ari zauważa ukrytą zakładkę i otwiera na niej księgę. Gdyby zgłośnie czytał zapisane na karcie księgi słowa, z liter zaczyna sączyć się światło, a zaklęcie wzmocnienia dodaje jej mocy. Wykorzystana karta obraca się w proch. No dobra, wszystko pięknie, ładnie. Jeszcze raz. Grob nie tworzy harmonii z żadnym innym glifem. Tylko trzy runy mogą być aktywne w tym samym czasie. Wiem. Wiem. Ale idź sobie, książko. Nie ma mnie tu, idź sobie. Jaka świnia. Zaktywuj glif Edge. Ech. No dobra. Nie popuściła nam. Trudno, przynajmniej się nie będziemy z nią partolić tutaj. I może się nawet wyleczymy. Bo z Hapsem to my ciężko stoimy. Chyba, że emkowa nie kryta. Na szczęście nie. Ale ja mocy, lecz nas. Krata nóg. Damy to szybciej. Ty w sumie nie możesz go walnąć, nieważne. Dobrze czuć się, kocham. Dobra. No szybkie nogi, tylko tak, ona będzie próbowała ją zaatakować. Ale Braum przejmie na siebie to, więc bez problemu. Tam kosztuje dyszkę. Okej. Okay. I jeszcze jedno może szybkie leczenie, czy nie trzeba? Nie trzeba. Dobra, wystarczy nam tyle. Chyba już wiem, co trzeba zrobić, skoro trzy tylko glify mogą być aktywowane, a wiemy, iż ten glif, Mal, nie lubi Rey, albo Edge, już nie pamiętam, ale chyba Rey, Rey, tak. A Edge plus Varo. Czekaj, gdzie był Zeo? Rey. I tak, te trzeba. Bo Zeo i Rey prowadzą razem synchronizację, czyli Varo musi być z Edge. Kurde. Varo. Edge. I teraz aktywacja glifów. Glify wzmacniają magiczną księgę. Ta magiczna księga spoczywa na piedestale w ciszy. Wezwij istotę ze światu.
Jestem jedynie skromną służką. Zwykle to też potrzebuję moich usług, ale mogę też przydać się tobie. Istota zza światła zwraca się do ciebie. Wybierz przedmiot, który mi przekażesz, a ja zwrócę ci jego potężniejszą wersję, mówi. Otrzymasz ode mnie ten dar 3 razy. Ofiaruj broń. Pistolety strażnika. Kurde, tylko no... Nie podoba mi się to, co mamy, bo mamy znacznie niższe te poziomy na tych broniach. No i widzę, że zapewne otrzymamy fioletowe. Coś z szat? No z szat też lipa. Dobra, to na razie to zostawiamy, my kupimy, czy zrobimy broń i przyjdziemy tu dopiero. A, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Buhahaha, nie ma. Idziemy dalej. Żadnych walk. Jestem pacyfistą w tym rozdziale. Czemu sobie nie odpuścisz? Dobra, mamy kolejny teleport. Gdzie my jesteśmy? Biblioteka Agonii. Ja bym się szybko do Gaju teleportował tylko po to, aby zgubić ten cholerny pościg. I wracamy tam, gdzie byliśmy. No dobra. Pościg zgubiony. Mamy kolejne pięterko. W sumie mogliśmy tutaj się teleportować. I tak, tu jest nasz main quest. A tu mamy kuźnię arkanów i Adeum. Dobra, niech będzie to Adeum. To tak, tu jest przejście po lewej stronie i po prawej stronie. Ja sobie nie odpuszczę i muszę jeszcze to przelotować. Sezamie, otwórz się! No kurde, miało być najmocniejsze, barany! To miało być najmocniejsze, ja chcę do tej kuźni, bo tutaj nam ktoś mówił na streamie właśnie, że... Budka chyba, z tego co pamiętam, mówiła, że właśnie można to robić bronie. I bardzo mnie to interere. Bardzo mnie to interere. Budka, w ogóle ci dziękuję raz jeszcze, o ile to w ogóle oglądasz, że tyle mi pomogłaś. Komnata Tresha. Imponujące. Skąd ta pewność? Spójrz tylko na te drzwi. Widać, do jakiego drania prowadzą. Rozumiem. Nie chcesz ich może rozwalić? Haha, tak. Braum ma dość pytania i czekania. Wy przodem, przyjaciele. Dobra robota. Dobre. Oj, dobre. O, o, o. Będziecie mieć walkę z Treszem chyba. Przeszkadzamy? Powiedz, że tak. Za późno. Mój plan jest w trakcie realizacji. Cudownie jest oglądać, jak śmiertelnicy walczą. Jak nadzieja powoli z was uchodzi, to czyni wasze cierpienie jeszcze słodsze. To ty poczujesz cierpienie. Nie pokonasz nas. Żywy czy martwy, nieważne. Potrzebowałem czasu. Pora przywołać nowego króla tego świata. Treszu, walczymy z Treszem, kochani, w końcu. Dobra, to będzie wolna walka. Uwielbiam to. Tylko mogliśmy Brauma przynajmniej trochę, kurde, podleczyć jeszcze bardziej i dać mu trochę many. Nie pomyślałem o tym. Co ty, Treszu, masz? Wyrok śmierci zadaje umiarkowane obrażenia i nakłada trafienie hakiem. Trafienie hakiem nakłada 5 ładunków grozy co turę przez 3 tury. Mroczne przejście. Nakłada na siebie tarczę pochłaniającą lekkie obrażenia i dodatkowo tarczę za każdy ładunek grozy na bohaterach.
Młynek zadaje umiarkowane obrażenia. Następnie nakłada 5 ładunków grozy na każdego z bohaterów. Udło dodaje zagrożenie, które nakłada 20 ładunków grozy wszystkim bohaterom, znajdującym się poza bezpieczną strefą w momencie aktywacji zagrożenia. O kurde. Jest odporny na ogłuszenia, ma zwiększoną szybkość o 30% i nakłada 2 ładunki grozy na wszystkich bohaterów w każdej turze, przepraszam. Dobra. To się tłuczem też. Ja cię bardzo lubię w LoLu. Naprawdę, ja cię mainowałem kiedyś, ale tutaj w pierdol muszę spuścić. Nie ma innej opcji. Przesłodkie cierpienie. O kurde. Dobra. Masz ty DPS, przyjacielu. Tylko Brown nie ma many. Brown nie ma many. Jak cię mewka klepnie. Pamiętaj, Brown. O kurde. O kurde. O fuck. O nie. Ciało jest więzieniem. Niedobrze. To jest bardzo niedobrze. Jeszcze on będzie. O nie. Nie wiem, co zrobić. Dobra, potka. Jezu, my nie mamy potek już. No dobra, trochę mamy. Jedno osłabienie. Niech będzie. Uśmiech nosu, dar. Co w związku z tym mi to da? Nic mi to nie da. Dobra, stopa, może mu trochę zadamy. Wbijaj przeładowanie, Brown. O cholera. Boli. Dobra, ale mewka jednak ma swoje DPS-y. Tylko on zaraz będzie atakował. Nie, nie Nari. Dobra, on się tylko starczował. Nie jest źle. Nie jest źle, cholera. Damy radę. Jeszcze jedna tura. Weźmy go trochę wybijmy, co? Tylko już nie będziemy mieć many. O fuck, to jest niedobrze. Nie marnujemy klepnięcia, więc znów bijemy. MF-ka ma jeszcze 70 many, to też nie jest mało. Dobra, wlądniemy go stopa. Tylko tak, nic mu nie zadamy, ma tarczkę. Ale trochę się przynajmniej uleczymy. Oj. Potrącę ci to z wypłaty. Robi się krytycznie. No i ściągnęliśmy mu klepnięcie. Stawaj ty, nie ma spania. Jest stres do pokonania. Ale zrymowałem pięknie. Ta groza jest koszmarna. Ta groza jest koszmarna. Naprawdę jest koszmarna. Musimy go klepnąć, tylko jak go klepniemy, zaraz będzie trash. Musimy sobie te ładunki jeszcze usunąć. No dobra, to Ari usuniesz ten ładunek. Ty masz chyba ulta, który... A nie, Brown ma tego ulta, fuck. O nie. Nikt nie ucieknie. Lecz zwiększenie przekazu ładunku. No dobra, ale to my potrzebujemy ściągnięcia tych naszych perków, to Brown musi to zrobić. Ile nakłada tych ładunków na początek? Ile? Nakłada 2 ładunki grozy na wszystkich buterów w każdej turze. 18, dobra, może to przeżyjemy. Mam nadzieję, że to przeżyjemy. No i co my możemy zrobić? Musimy go atakować. Cóż warta jest? Dodatkowa pura. A mam tylko 3 staki, to nam nic nie da. Będzie 6. Moja tarcza nieco mi ciąży. Ej, no jakim? Trafienie hakiem, no tak. Zapomniałem o tym. Kurde. Ale Lipton. Dobra, damy sobie tą tarczkę. Usuniemy wszystkie te staki. Fajno.
Depnięcie już poleciało. W MFC zaraz skończą się punkty many. A teraz zabawa. Kolejna groza. Nieco się chwieje. Ari, ty musisz leczyć, nie ma innej opcji. Musisz leczyć Brauma. Czemu te skryty nie wpadają? Braum, ty nie masz many w ogóle już, nic a nic. Więc nawet biedaku nie użyjesz tamta, więc musisz dać mi tarczkę znów. Ktoś dostanie po nosie ewidentnie. Zresztą ma też ulta? O fuck. Na Ari. No dobra, ale co to dało? Bo nie rozumiem. Co się stało Ari? Co się stało Ari? Bo nie widzę żadnego debuffa. Nie widzę żadnego debuffa. Może wy mi powiecie, co to dało, ale naprawdę nie widzę żadnego debuffa. Wiem, co to daje. To jest to. To jest pudło. Dodaje zagrożenie, które nakłada 20 ładunków grozy wszystkim bohaterom. Poza bezpieczną strefą w momencie aktywacji zagrożenia. Kiedy się aktywuje zagrożenie? To jest pytanie. Czy teraz jak będzie Braum atakował? Jeżeli tak, to jest slipa. Ląd podpalony. Jeżeli tak, to jest naprawdę lipa. My wszystkimi uciekamy. Braum może po dupie dostać, kurde. Dobra, Ari już jest w bezpiecznej strefie. To dla mnie? Zapamiętam. To nie miał krypnięcia? Miał krypnięcie, nie miał krypnięcia, o kurde. Braum, musisz zrobić coś, dzięki czemu, jakimś cudem, przelecisz tam, gdzie chce. A nie ma takiej opcji. I tak padniesz, i tak padniesz. No naprawdę, nie wiem, co tu zrobić. O cholercia. No nie da się tu obronić ani nic z tych rzeczy. No trudno. Dobra, mam tylko tarczkę. Dla ciebie coś wyjątkowego. Tylko tak, właśnie, ona również nie będzie miała jak tu przejść, kurde. Dobra, może nią jeszcze jakoś tu pokombinujemy. Da się to zrobić. Może Brauma jakoś odepchniemy dalej, co? Spróbujmy to zrobić. Dobra, Braum tak już dostał. To już niepotrzebnie tego używaliśmy. Zróbmy to. Teraz mam cię w garści. Uleczymy trochę Brauma. Dobra, ja Brauma pchnąłem naprzód, ale co z tego? Co mi to dało? Nic mi to nie dało. Odepchnięcie też mi nic nie da. Broń się. Cóż warta jest dusza?
cały czas dostaję Braum po tyłku, to nie jest źle. Nie jest źle. No tak, on myślę, że już ma za 40%, więc... Kurde, ja to wyłączyłem. A niech mnie jasny szlak trafi. Dobra, może MFK mu trochę zbije to. Moja kolej! Może mu trochę MFK zbije. Robimy wstrząsy. To nie jest 30 HP na pewno. Jeszcze ma tarczkę. Kurde. Naprawdę, typie, nie mogę się inaczej. Nic go nie czeka. Nie brakowało mi tchu. Dobra, masz tarczę, Braum, bo naprawdę zaraz będziesz miał problem. Chcę zrobić to z jak najmniejszą ilością tych potek. Już teraz KA ma 30%. Miał 30%. 3700 też wpadło. Ale właśnie, jemu schodzi klepnięcie, a miało mu chyba nie schodzić klepnięcie, z tego co pamiętam. MF-ka nie ma many! No mana! No mana! Misfortune! No mana! I Thresh znów robi pudełko. Musimy go dokończyć. Będę chyba nawet skłonny pominąć kurę Ari, żeby dać potkę MFC. Dzięki czemu walniemy mu znów to przeszycie. Jest szansa na to? Chyba jest. Masz MF. Liczyłem na kolejną turę, ale trudno. Nawet szybkim. Kurde. On jeszcze zaatakuje. Ale... Jest szansa, że go pierdykniemy. Dobra. Powinno się udać. Warta i gotowa. Udało się. Żadne pudełko nam nie przeszkadza. Dobra, 1200 PD plus szaty i iluzjonisty. Szaty noszone często przez osoby posługujące się magią, utkane ze świecących nici. Przywraca 116 punktów zdrowia co turę. Ej, to jest fajne dla Brauma. A to jest chyba dla Ari. Kurde. Takie fajne itki dla Brauma. To koniec twoich intryg, oprawco! Moich intryg? O nie! Moje zwycięstwo jest już blisko. Nowe zrujnowanie nawiedzi Bilgewater. Pochłonie cały świat, a wtedy ja powrócę. Wszystkie dusze świata będą moje. Dzięki bogini. Już po nim. Tak, duchy zazwyczaj nie wracają po tym, jak nafaszeruje je ołowiem. Mówił, że zrujnowanie pochłonie świat. Co on narobił? To Gangplank. Mamy niedokończone sprawy z tym glonojadem. Musimy przeć naprzód! To co, łypamy do środka? Eloy, włóż głowę i sprawdź. Wejdź do fortecy i znajdź Thresha. Ukończono. Przejdź przez portal Thresha i powstrzymaj Gangplanka. Wzmocniony Manamun... Coś tam. Będą musiał to zobaczyć. Co tam wyszło. I co, nic tu już nie mamy tak naprawdę. Dobra, kochani, ale... Zanim wejdziemy do środka, bo wiem, że tam będą pewnie rozmowy. Ja was już tutaj pożegnam. Ten będzie troszeczkę odcinek krótszy przez to, że pierwszy był taki długi, prawie 40 minut. I niedługo już zobaczymy
co się stanie dalej. Czy będziemy walczyć z Viego? Albo z Gangplankiem? To już się okaże wkrótce. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej!